Jok. Tak, słucham. Gdzie jedziemy? Jedziemy pod Mszczonów. A do kogo tam jedziemy? No do pana Japy jedziemy. A my to jesteśmy kto? No my jesteśmy Pyta. Czyli kto jedzie do kogo? Pyta do Japy. Witam was, jesteśmy pod Mszczonowem, jesteśmy u pana Krzysztofa, pana Japy raczej. Witka, witeczka, dzień dobry. Sięgnijmy do korzeni, pan Japa po raz pierwszy pojawił się w stanie wojennym podobno. Nawet wcześniej. Występowałem w kabaretach pod egidą, w Młodej Egidzie. Ucieczka cały czas przed internowaniem, bo ja grałem w kabaretach. Chcieli zamknąć Japę? No chcieli, ja grałem Jaruzelskiego w ogóle. No i generał ścigał mnie potem mocno, bo ja w kabarecie grałem generała i kolega jego córkę waliłem po głowie. No i sobie były przerwy. Walił pan córkę? Potem się zaczęło, jakby już zaczęły się te czasy właśnie, no to już później wiadomo. Trochę piwa, trochę alkoholu, ten różne tam no jeszcze dodatkowe. Tak, no i różne atrakcje inne. Atrakcje, szaleństwo pełne. Pyta do Japy. O co chodziło z tym drap pana Japę? Dlaczego trzeba drapać pana Japę? Coś się chyba źle dosłyszał. No, tam nie było drapku, rap pana Japy, rap. Tak. Zaczęło się od Kaliber 44, pod Wzgórze Japa 3. Myśmy się razem w tym... No Wzgórze Japa 3, no przecież. Tak, dlatego Japa. No. Myśmy się przyjaźnili, lubili. No. Magika pan znał? No pewnie. Myśmy razem się spotykamy się czasem na różnych miejscach. Pyta do Japy. Miał być pan Japa w 3D. Czemu nie ma? Ja miałem taki zwariowany pomysł właśnie, takiego faceta, takiego walniętego, który takiego Japy już, troszeczkę, który już jest starszy i którym wszystko, nic z tego już nie rozumie, wszystko co mu odjechało. No i gada z takim powalonym, takim starym kotem, takim łapciuchem, takim dachowcem, starym łajdusem, takim ten kot w 3D. Łajzą tak. Łajzą. I siedzą we dwóch, tacy bezrobotni, świat im się w ogóle zawalił, nie mają z czego żyć, co robić. Popijają piwo, kot, je puszki, rybki i coś siedzimy i gadamy o tym świecie. I to właśnie było wszystko w takiej 3D. Pyta do Japy. Mogliśmy nagrać coś takiego, pyta do Japy. Nie, okej. Okay. Znaczy ja mówię, no ja jestem otwarty, jak mówię, no wszystko jest pod parą napisów. Pyta jest Japa. Jest grafika, wszystko wymyślone, teksty są. Aha. Można sobie pobawić i poimprowizować i hej wrzucić do netu, niech to sobie hula swoim życiem. Pyta do Japy. Taki był konkurs zapamiętany przez nas wszystkich, na pewno przez naszego rocznika. Kto dłużej powie pan Japa? Jaki był rekordzista? Kto powiedział? Tak, dzieci tak. Musiały pan Japa. Tak, było takie. I oni to Japa na czas, to było, musiał nabrać, nadać powietrza i Japa. A byłby pan w stanie powiedzieć pyta, tak właśnie jak najdłużej, takie na takim... Ja, tak. Nie, to słuchajcie, ja to... Jak dzieci mówi pan Japa, to pan teraz powie nasz, one pyta. No i teraz jak najdłużej wydusisz siebie tak, bez nabierania powietrza, podpuszczam ich. Zawsze tak. Powietrza, nie wolno się zaśmiać, zasmarkać, zakasłać, nic tutaj ci nie wolno, nie? I oni to się skupiają, no i, te, a, i wtedy wiesz, tak się naduje i tak wiesz, i pyta! Jakieś takie, wiesz, to trwa czasem, wiesz, jakieś takie, ja to wywaliłem się, jakieś głos, pyta! Różne mogą. Pyta do Japy. Słuchajcie, w takim razie serdecznie, no, wszyscy pyta.pl, miło, że przyjechaliście do mnie, że sobie podzieliliśmy chwilę na przyzbie, w mojej chatynce. Serdecznie was ściskam. Witka, Witeczka, do zobaczenia, wszyscy pyta.pl. Hej! Bardzo wam dziękujemy, dziękuję panu Japo, to była Pyta do Japy. Dziękuję bardzo. Hej!